Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić recenzję pewnego produktu od samego HTC, oryginalnego produktu do HTC One. Jest nim pokrowiec Hardshell. Tutaj możecie właśnie zobaczyć pudełeczko, w jakim ten pokrowiec jest do nas dostarczany. Jest bardzo ładnie wykonane i sprawia takie wrażenie naprawdę dość fajnego. Tutaj na tyle oczywiście jakieś informacje, mamy różne takie rzeczy. No i przechodząc do samego case'a. No niestety dużo miłego o nim nie powiem. Z racji tego zacznijmy, jak go się zakłada na urządzenie. Zakładamy go na urządzenie przez po prostu wsunięcie go, przez przesunięcie go tutaj na środek. Nie będę tego robił, ponieważ ten pokrowiec zrobił mi małe mikrodyski po prostu na tyle obudowy i to jest kolejny problem jego. Gdyby tu oczywiście było włożone, nie wiem, jakimś zwykłą malutką mikrofibrą, coś takiego miłego w dotyku, to wtedy by się to nie rysowało, ale z racji tego, że jest tu goły plastik po prostu, nawet nie gumowany tutaj, to po prostu to rysuje nam urządzenie. Tak samo z dolną i górną częścią. To jest górna część. No i ją też tak wsuwamy właśnie na urządzenie. Ona się dopiero tu zatrzaskuje. Na tych zatrzaskach, jak możecie zobaczyć. I tak samo jest z dolną częścią. I one powodują to samo. Też mam mikroryskę przez ten pokrowiec tutaj na dole oczywiście. Na szczęście tych rys aż tak nie widać, to są dosłownie pod światło tylko je widać. I dlatego nie chcę tego pokrowca zakładać. Ale dużą jego zaletą jest to, że ma wszystkie wycięcia dosłownie dopasowane idealnie. Na aparat też idealnie wszystko dopasowane. A drugą jego zaletą jest moim zdaniem wygląd, ponieważ wygląd moim zdaniem jest dość śliczny, jest to etui, tak? Te kolory, w ogóle to połączenie tego tutaj takiego prawie czarnego z czerwonym i takim szarym, naprawdę to fajnie wygląda. No ale niestety proces zakładania, jak i ściągania tego pokrowca jest dla mnie po prostu chory i dlatego po prostu uważam, że nie, jeśli chcecie kupić to etui, to naprawdę nie kupujcie go, bo po prostu porysuję Wam urządzenie, no powiem otwarcie, porysuję Wam urządzenie. No ale właśnie plusem jest to, że fajnie to wygląda i na pewno jak to już założymy na urządzenie, fajnie to będzie wyglądać. Jeszcze jedna wada jest, że jak po prostu założymy to na nasz telefon i nie wiem, dajmy na to, ponosimy telefon trochę w kieszeni, gdzieś tam będziemy chodzić, no jest teraz lato, więc no temperatury są wyższe, tak, w kieszeni chociażby, jak trzymamy telefon. I po prostu wszystko tu nam się osadza na bokach i musimy to wszystko ściągać. A jak wiemy, no po prostu po ściągnięciu ryskę na pewno nam zrobi jakąś małą. Jak je zrobić, to duże szczęście, więc uważam, że nie ma co tego kupować. I zawracajcie sobie głowy tym pokrowcem. Ja się z Wami żegnam. Oczywiście, jeśli spodobał Wam się ten film, nie zapomnijcie dodać łapki w górę, a także zasubskrybować mojego kanału. Na razie.